Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4, dalsze losy rodziny Gałązka. Słuchajcie, ostatnio było jakieś apogeum z Kazimierzem i Jaśminą. No tam śmieliście się, że Jaśmina chciała przejść dziecko, no to jest. No dobra, ale myśmy chcieli własne, takie prywatne dziecko, a nie Kazimierz nas, że tak powiem, będzie uszczęśliwiał na siłę, nie? Kazimierza sobie olewamy na chwilę obecną. Dlaczego w domu jest syf? No dobra, w każdym razie... O, młodo akurat kliknęłam, przepraszam. W każdym razie, ja zapraszam was na G2A, link macie w opisie filmu. Ustawienia, weź, włącz, czyszczenie automatyczne. Tak, co 12 godzin, dobra. Dziewczyny obie się pobudziły. Jest w sumie wiosna. Dzisiaj idziemy do pracy, do szkoły. Ja w międzyczasie też będę chciała tutaj zrobić porządki poświąteczne, bo zrobiłam na razie w ogrodzie, a chcę jeszcze... tutaj macie, mamy trochę świątecznych rzeczków, trzeba to pousuwać, bo nastała wiosna. I tak jak mówiłam, olewamy na razie Kazimierza. Jaśmina, zobaczymy co. Dziewczyny, ale tutaj to trzeba będzie zwierzakom miski napełnić. No. Natomiast stwierdziłam, Jaśmina stwierdziła, że przez święta i Sylwestra skupiliśmy się na naszej rodzinie, a dziewczynki nie miały kontaktu z Antonim, więc wypadałoby zawołać tutaj do nas Antoniego. Dobra, ty młoda tutaj ponasypuj, bardzo dobrze. Usiądź sobie do jedzenia, bo to nie wypada tak na stojąco. Jaśmina, ty jesteś głodna? No też byś coś zjadła, nie? Weź sobie tutaj resztki, ty masz dzisiaj do pracy, tak by the way? Masz za 4 godziny na 10. Akurat wszyscy... Ja już wam mówiłam, że wy jeszcze trochę będziecie szczerbate. Obie. No. Patrząc na to, ile wy zębów tracicie u tej wróżki, zębuszki, to jest jakaś masakra. Dobra. Jeszcze 7 nie ma. To ty jeszcze sobie chwilę poczekaj. Weź w ogóle, ty możesz nakryć do stołu jakieś codzienne, niebieskie na przykład. Ty po sobie posprzątaj. Nikt za ciebie tego robić nie będzie. A jeszcze jakieś torty mamy, nie torty. A czy wy macie prace domowe odrobione, że ja się tylko tak zapytam? O, dostałyśmy to! Dobra, super, bo ja chcę to postawić u nas. Jeszcze nigdy mi się nie udało, słuchajcie, żeby mieć właśnie złoto z harcerstwa, więc jest awesome. Dobra, pokaż dodatkowe zaliczenie, a machnij sobie. Kto wam broni? Ty masz wszystko już zrobione. W ogóle masz tutaj taki syf. Trzeba byłoby to też ogarnąć. Ty jak tutaj... Poza tego wywujesz, weź tutaj jeszcze z koteczkiem się pobaw. Dobrze, Jaśmina, ty już zjadłaś? No tak średnio się najadłaś, widzę. Ale nic, weź sobie za to kąpiel jeszcze przed pracą. Musisz się tutaj ogarnąć. I zadzwonimy do Antoniego, zapytamy się, jak tam mu święta minęły i czy nas później odwiedzi. Dobrze, ty tu się bawisz. A to też znowu nie działa? Czemu to jest znowu wyłączone? Weź, ty chyba szybciej skończysz lekcję. Mam nadzieję, nie, bo ty już do szkoły idziesz. Dobra, to możesz zostawić. Weź koteczkę zostaw, Jaśmina zaraz tutaj stąd wyjdzie, to nie zacznie sprzątanie. O, nawet z kotem razem, bo dlaczego by nie? A w sumie dlaczego nas z wanny nie może sobie zadzwonić do kogokolwiek? Dobra, dziewczynki niech zdobywają sobie przyjaciół. Ale ty masz tam kupę radości w tym. Właśnie, ja chciałam jeszcze zobaczyć. Tutaj to sobie... Aha, to jest niby włączone. Niby. Nie, bo chciałam... 5000, dobra, jest. Chcę kupić sobie kolejne drzewko pieniążkowe. O, proszę bardzo. I je sobie zasadzimy. Bo możemy... Taka, wiecie, tak jak już... Co to jest? Aha, dobra, ja to ostatnio zbierałam. Taka, wiecie, lokata, można powiedzieć. Dobra, jak tam z tym, z Antonim? Dobra, chyba git. Dobra, to włącz, a tutaj sobie zasiej. Zasiej, to można włączyć. Aha, bo to jest w trybie automatycznym. Okej, okay, czyli jak trzeba będzie, to to niby ma sobie popryskać samo. No dobra. Jaśmina, ty śmigasz sama dzisiaj do pracy. Odpowiedz błyskotliwie. Ty sama do pracy. Och, Jacyncie ci się pomyślało. I my widzimy się już po południu.
I dziewczynki wróciły, a ja się tak nacieszyłam wiosną, że zaczął padać śnieg. No naprawdę bardzo, bardzo pocieszające. Patrzcie, to nawet widać, że nie ma zęba. Dobra, teraz tak, czy... Nie, zostaw to. Chciałam zobaczyć, tak, ty tutaj masz jeszcze trochę czasu do swojej zbiórki harcerskiej. A, sprawdzenie postępu z rośnie tablicy. Dobra, to ci zaraz zrobimy. Pracę domową też zaraz odrobisz. Nie, zobacz postępy i choć weźmiesz, o, masz jakiś projekt do zrobienia, to może nawet projekt zrobisz, zobaczymy. Ty natomiast bym chciała, tobie też się zęby wypadają, zaraz idziesz na kółko teatralne, ucz się nowych kwestii, chwilę się tego poucz, ona nawet tutaj na śniegu. Tak, bo za 10 minut masz. Dobra, no to mamy sprawdzone, wszystko gotowe. Ty śmigaj na kółko, ty, tobie to powinno, tak, ukończono, zatrybiło, świetnie. Dobra, śmigaj tam. Z racji, że ty jesteś w domu, to napełnij, uzupełnij jedzonko. Czy ty możesz tam jakoś ciężko pracować, żeby to szybciej załapać? Dobra, Jaśmina też niedługo wraca z pracy. Chciałabym, żeby zaprosiła tutaj Antoniego, sobie z nim porozmawiała. Dziewczynki też powinny być zadowolone. Weź tą scenografię. Dobrze wykonana praca, super. Dobra, ty masz to poodrabiane, chodź, zajmiesz się trochę sobą. Skorzystaj, weź prysznic. Czy ta nam coś ugotowała? Wyrzuć zepsute jedzenie. Ty zostałaś dzisiaj, to ty zajmujesz się domem. Dobrze, ty jesteś w połowie kółka. Ty niedługo kończysz, to chyba około 19 przychodzisz, nie? Nie, bo tak wiecie, co pomyślałam, bo mamy tutaj sobie zrobić dwie randki. Zastanawiam się, czy na tą randkę nie zaprosić sobie tego Antoniego. No, takie wiecie, wspominki ze starych czasów, co? Mogło to być nawet ciekawe. Zobaczymy. Tak, Jacyn znowu dzwoni. W ogóle przed naszym domem w dzień to jakieś miejsce spotkań jest. Był Florian z Florą, przytulali się tam, potem latał Jacyn, potem złorzeczyła tu pani Zadecka. No, cyrki się tu dzieją, naprawdę. Dobrze, aha, ty tu posprzątałaś, super. Teraz chodź sobie zjesz. Możesz oglądać sobie nawet telewizję, wiesz, w trakcie jedzenia. Aha, napełnij tu i chodź, będziesz jadła i oglądała telewizję. Pozwalamy ci na to. Dobrze, o, młoda wróciła z kółeczka, bardzo dobrze, zjedz, potem zadbamy o ciebie. No widzisz, już będziesz mogła mieć nawet, że tak powiem, awans na młodszą artystkę. Super, może ty zostaniesz aktorką w przyszłości? Dlaczego by nie? Tylko dziewczynki, mam wrażenie, że potrzebno byłoby wam troszkę więcej ruchu. Ale to może tylko moje wrażenie. Dobra, ty sprzątnij. O, podwyżkę mamy, bardzo pięknie. Dobra, ty tutaj masz wszystko zrobione, więc ja bym chciała, żebyś ty poszła do siebie, możesz sobie pograć w coś. Do Jaśmini znowu ktoś dzwoni. O, to możesz sobie pograć. Ty natomiast jak zjesz... Aha, ty zjadłaś. To chodź, zrobimy, że odrobisz lekcję. Wróciła Jaśmina i zaginęły FPS-y. I chciałabym, żebyś uczyła się kwestii. Jaśmina, gdzie ty jesteś? Tutaj. Nie, nigdzie nie idę, bo nie. Muszę zapłacić 8000 rachunków, żeby nie było. I właśnie Antoniego chcę zaprosić. Zaprosimy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, jakie plotki tu poszły. Dobra, weź tu zadzwoń, przyjdziesz czy nie? Tak, on zaraz tutaj będzie, fajno. A, w sumie to bardziej chyba Jaśminie w tym momencie zależy na spotkaniu z nim, niż żeby dziewczynki się z nim widziały. Weź tutaj... Niezręcznie obejmij na powitanie, no w końcu to jest nasz były ojciec naszych dzieci. Tak, poganiajmy sobie koło płota. Nie? Nie tulimy się, no dobra. Może ona za jasne sygnały wysłała. Dobra, to weź go ożywioną rozmowę, po czym możesz go przeprosić. No dobra. On chyba ma jakieś problemy z nami. Ja tu chciałam go po raz kolejny wykorzystać. O, i guzik z tego. Ale za to przyjaźń nam trochę się wbije. Co ty, poszłaś już... Aha, nie chciałaś grać, wolałaś iść spać. No dobra, skoro tak, to... Twój wybór. Dobrze, no jest w sumie trochę późno. Weź się wykąp. Weź to sobie schowaj. Musimy tu porządek jakiś zrobić. I też możesz iść spać. Dobra, z tobą ja bym chciała, żeby te czerwone te nam zeszły. Więc spróbujmy tu go zaflirtować. Gdzie ty idziesz, chłopiu?
No dobra, pójdziemy za tobą. Nie wiem, dlaczego na górę polazłeś. Może patrzył, czy dzieci równo śpią. Dobra. Pan coś miał negatywne, ale tutaj widzę, on się rozflirtował. Spróbuj go uwieść. Bo nam to spada teraz powoli, więc to by było dobre. Temu rośnie... Ja nie wiem, czy to w końcu dobrze, czy źle im tutaj się robi. Nie, powiedzmy, że Jaśmina tutaj... No, ostatni dzwonek, żeby mieć dziecko. A skoro on ma sprawdzone geny, to ona chyba go próbuje w tym momencie... wiecie... uwieść w tej kwestii, żeby znowu się udało. Kto tam... No, ta nie tego, to kto zemdlał? Aha, nasza służba padła. Nasza służba, niestety. Dobra, temu tu na plusy idzie. To weź jeszcze raz to samo. Ja wiem, że on się w końcu może tym znudzić, ale... ważne, że to dobrze działa w pewnym stopniu. O, widzicie, jest już coraz mniej tego. O, już jest nawet i na różowo. To może co i z tego będzie. Zaraz spróbujemy jeszcze raz. Zaimponuj. Ime, weź ty idź się połóż już, co? Dobrze, spróbuję jeszcze raz z tym. To nam działa. Teraz już nużące, dobra, to już mu z tym samym nie gadaj. Tak, możesz iść sobie na kompa, a ja się muszę tutaj... dzięki. Skorzystać, prysznic może niekoniecznie. Na razie. A weźmy, on już zdążył zapomnieć. On ma ten, krótką pamięć, ale nie chce zawsze mają krótką pamięć. I może się uda tutaj jeszcze raz go flirtnąć. Dobra, coś tam pykło. Romantyczne, spróbuj zwykłego flirtu. Szkoda, że nie mamy, wiecie co, krzaków. To chyba w krzaki można od razu sobie zaciągnąć. Dobra, to mu się spodobało. To zróbmy jeszcze raz to. Może jeszcze dzisiaj co z tego będzie? Byłoby no, super, tak fajnie. Dobra, dobra, na razie im się tutaj dogaduje. Chłop przy grach plus flirty. A, już idziesz? No właśnie, ja liczyłam na łóżko. Dobra, to jutro go może dopadniemy, jest w sumie północ. Śmigaj spać. Jak... o, tatuś chodzi. Jak wrócimy z pracy... a może by wolny wziął? A ty gdzie pracujesz? Nawet nie wiemy. No dobra, zobaczymy. Może weźmiemy wolny i będziemy go sobie po prostu urabiać. Ej, to moje łóżko, tato! No nic. O, dzień dobry, kto się tutaj nam wyspał? A chodź tutaj może z dziadkiem sobie pogadaj, dawno się widzieliście. Zapytaj dziadka o hobby. Pogadacie? Czym ty się w ogóle cieszysz? Kojące światło, okej. Dobra, mam nadzieję, że już w pełni wiosna nam tutaj zgościła. Nie chcę, żeby znowu padał śnieg. Już tego wystarczy po prostu. O, dobra, z dziadkiem to szczęśliwe. A ty jaką masz relację z dziadkiem? Też super. No, ważne, że dziadek tutaj z nami jest. Dobra, wiesz co, ty... w sumie wiosna, nie wiem, czy już skręci termostat, czy nie. Wyrzuć, weź resztki i możesz sobie oglądać telewizję. Zdecydowałam się, słuchajcie, że Jaśmina... o, ty też się obudziłaś. Jaśmina dzisiaj weźmie wolne i będziemy urabiać Antoniego. Naprawdę, to jest już ostatni dzwonek, żeby ona sobie urodziła dziecko trzecie, to, którą chciała. Chciałabym, żeby to był chłopiec. Naprawdę. I zobaczymy. Ej, dlaczego ona nie pójdzie normalnie spać? Ma przecież łóżko przypisane i wszystko. O co chodzi? Co tobie nie tak z zębem? Ruszający się ząb. Dobra, wyrwiesz go sobie. To czekaj. Nie tak. Tobie się rusza ząb. Wyciągnij go. Wyciągnij i chodź weź resztki. Tak, teraz będziesz szczęśliwa, bo nie masz zęba. No nic, dobra, ty sobie weź jeść. Ty też zaraz będziesz miała wziąć, dobra. I czekaj, ty oglądasz telewizję, a ty nie musisz, ale w sumie możesz robić to samo, co siostra. Więc chodźcie, tutaj będziecie przy telewizji. Tak, ja też nie lubię blusa, zdecydowanie. Dobrze, Jaśmina,
Ty to samo, dosłownie. Weź resztki i chodź, będziesz sobie surfować po kanałach. Potem trzeba zadzwonić do pracki, powiedzieć, że nie idziemy. Mamy tyle wolnego, że nie potrzebujemy zdecydowanie dzisiaj pracować. A czemu ty rachunków nie zapłaciłeś? Mi się wydaje, że nie zapłaciłaś. Zapłaciłeś? To my tyle zarabiamy, że na jedne rachunki od razu nam starcza? Bo mieliśmy 27 tysięcy, rachunki 7 tysięcy. No, kto w ogóle bluesa włączył, jak nie lubimy bluesa? Zmień stację, ja bardzo lubię latynoski pop. O, dobra, niech będzie. Tutaj zadzwonimy, a ty co, do szkoły dzisiaj się nie wybierasz? Halo? Wypadł. Wypadł, poznałaś tam jakichś ludziów. O, aż się zepsuło z tego wszystkiego. Dobrze, weź, zrób szybką naprawę. Kot tam też padł. Zostaw już telewizję, bo ty musisz sobie wolne załatwić. A zadzwoniłaś za tym wolnym? O, symuluj chorobę. Bo jak się ten... muzyka psuje, to człowiek i chory się robi. Dobra, weź to mistrzowsko na prawe. Dobrze, mamy wolne. Okej, weź to zamień. Stać nas. I jak mamy wolne, to tak. A czy ja tutaj nie miałam rozrywka? Nie, to nie była rozrywka. Weź wróć. To... nie, podróżuj nie. Interakcje. Wizyta z noclegiem. Na randkę, dobra. Zobaczymy, może uda się... Ty to spadaj, ty to jesteś łom. No. Ciebie ignorujemy, w ogóle on został naszym chłopakiem. A, czekajcie, nie na tego klikałam. A gdzie robimy randeczkę? W domu, nie? Ja bym chciała w domu randkę zrobić tym razem. Dobra, zatańcz. O, akurat działa. Włącz. Daj to latino. Sportowiec dorosły. Otwórz profil. No jest chłopak. Dobra, weź ty się przebierz. Czy masz zepsute jedzenie przy sobie? Weź stroje, ubierz coś fajnego. Może tak dzisiaj? Gdzie ty masz to zepsute jedzenie? Zaraz ja tu muszę... tu jakaś sałatka. Tutaj ta nie skończyła. W ogóle matko, jaki my tu mamy syf. No nic. Dobra, nie wiem gdzie ty się wybierasz, przebierz się. Czekamy tutaj na Antoniego. On już tutaj jest, dobra. Mamy flirtować i tańczyć. Dobrze, to chodź tu i... tańcz razem. Zostaw komputer i złośliwości swoje, nie wolno. Serio? Ja wiem, że ja to krzywo ustawiłam, ale to musi aż tak prosto stać, żebyście wy mogli tańczyć. Czekajcie, tak może będzie działało. To jest bez sensu. Tańcz razem. Działa? Jaśminie się przytyło. Troszkę. Dobra. I teraz tak. Weź przyjazne, historia. O, dziel się ważnymi chwilami o dzieciach. O, patrzcie, już tak, o, się robi. Bardzo dobrze. To weź teraz flirtuj, ale weź tą brudną miskę. Proszę nie dzwonić do mnie, jak ja randku mam. Weź jeszcze z flirtów, wiadomo, to co na niego skutkuje. Czemu historia nie zatrybiła? Halo, weź historia. Może porywająco, też na pewno o dzieciach jakaś historia. Dobrze, tu flirt nam wyszedł, weź jeszcze raz flirt. O, tak, o dinozaurach poopowiadaj. Dobra, bardzo ładnie nam to rośnie. Dobra, ożywiona rozmowa. To weźmy to, to jest nie tu. Tutaj. Ożywiona. O, nawet on sam flirtował, patrzcie. To może coś tu już będzie. Zaraz zobaczymy. Dobra, gdzieś ty polas? Gdzie do lodówy? To moja prywatna lodówka. Ja się zastanawiam, że a gdyby on z nami jeszcze zamieszkał? Pani dzwoni już drugi raz, ja mówiłam, że nie. Ucałuj dłonie, weź... chyba my jeszcze nie mamy tego. Dobra, to weź po prostu... O, nie. Wróć z tej intymności. Czułość może. O, trwożnie wyznaj zauroczenie. To się chyba nada. Dobrze, i teraz jeszcze daj z romantycznych znowu to.
Może on, bo on jest pobudzony, on się musi rozromantyzować też. Chyba, żeby to była ta pocałunek z pasją. No pocałuj go jeszcze raz. Może to się rozrusza. Znowu ten diabelski odkurzacz się popsuł. Kocie, nie rób kłaka w tym momencie. No co za podłe zwierzę. Randkę mi tu psuje. I mieliśmy ożywioną rozmowę zrobić, ale ja myślę, że my zrobimy coś innego. Mianowicie, o, zobaczymy, czy się zgodzi. Już raz go na to nabraliśmy przecież, nie? Nie, że coś. Matko, a jak znowu będą bliźnięta? Mam nadzieję, że nie. Ile mamy simów? O ja, na najgorszym wypadku mogą być trojaczki. W sumie ciekawe, czy dziewczynki będą zadowolone, że mama wdała się w romans z ojcem. Rozważam też opcję, czy... nie wziąć go do nas i wprowadzić, nie? W sumie tak wiecie, ona bezpiecznie postąpiła, bo no, znany. Wiemy, czego się spodziewać. No. Więc wydaje mi się, że nie będzie to aż jakaś mocno zła myśl. Fajnie byłoby, gdyby on sam nam zaproponował jakieś wprowadzenie się, czy coś tam byłoby lepiej. Dobrze, co ty powiesz jeszcze w łóżku? Dobra, na łóżko też się zgodził. Matko, koty wy przeklęte! Wrócą dzieci, kto mi znowu zepsuł wannę? Nie, to zlew tą razą. Zamień. Wrócą dzieci, każda bierze swojego kota i go czyści. Tu ludzkie pojęcie przychodzi z tymi zwierzętami. Dobra, myślicie, że się udało? A myślicie, że jak ja go poproszę teraz o bycie chłopakiem, to on ten, to automatycznie się zerwie z tamtym? Zaraz zobaczymy. Romantyczne, zostań chłopakiem. A ty gdzie w ogóle uciekł? Halo, my musimy porozmawiać, chłopiu! Coś ci wziął i zabrał się. No. O, dziewczynki wróciły. To jak jesteście, to tak. Czarny kot. Tu. Ty bierzesz czarnego kota. Przyjazne. Nie tego, nie to. Opieka. Nie ma wyszczotkuj. Dobra, pogłaszcz, bo ten jest jakiś znerwiony. A ty bierzesz tego, przyjazne, więcej. O, wyszczotkuj. To może to tylko tak paskudzi. Dobra, gdzie ten jest? Tu. O. I co, zostaniesz chłopakiem? No dobra, ten jest chłopakiem. Został chłopakiem, a nie ma, że ten... zerwany czy coś? Dobra, w ogóle on by mógł nam powiedzieć, gdzie on pracuje. Weźmy przyjazne. Gdzie ty pracujesz? Bo ja nie wiem, czy cię chcę wprowadzać do siebie, czy nie. I co? Ach, bezrobotny. No nic, to musi jakąś robotę znajdzie chałupniczą. Czekajcie, stąd będzie mi bliżej. Weź sobie skorzystaj. Dobra, tutaj, patrzcie, weź... Będzie ślub! No, tylko musi on być naszym najlepszym przyjacielem. Czekajcie, bo tu gdzieś kiedyś było. Przyjazne. Zapytaj jeszcze, jak minął dzień, a on sobie poszedł. No to... Poszedłeś, czy nie? Nie, wyszedł, ale patrzcie, jest uroczy, wyszedł na dwór pierdy puszczać. Nie, że został i tu. Dobra, to my musimy sobie wbić w takim razie przyjaźń. Rozmawiaj o małżeństwie z nim. W sumie moglibyśmy się oświadczyć. Tylko tak, weź, zmień strój. Bo w takim to ja cię nie chcę. Weź to. I chodź tutaj tak romantycznie, powiedz dyrektorowi. Tutaj usiądź, rozmawiaj. Ta jest na kółku. Czy ty odrobiłaś lekcję? Z łatwością odrób. Czekaj, bo mi kot ucieka. Przyjazne, wyszczotkuj. O, dobra, dwa koty będą szczotkowane. To muszę sprzątnąć. Tutaj nakryj, ty. Dzisiaj może być imprezowy niebieski. Dobra, jesteście już tam? Jesteście, to chodź. Romantyczne, flirty najpierw jakieś. O, zróbmy to i weź teraz oświecz się. Tak, przy grobach rodziców to będzie tak nawet i romantycznie w miarę.
Dobrze, zgodzi się! Zapomnijmy o tym, co kiedyś było, mamy wspólnie dzieci, pora być razem, nie? Ja skończę jaka taka para grubych staruszków, co? Dobra, tylko teraz tak, no ja muszę tą przyjaźń im jeszcze wbić. Pogawędka. Zapytaj, jak minął dzień. No musimy to romantyczność na razie przystopować, a wziąć to. Weź może... O, i tak. Dobra, tu się też zgadza, bo chodzi mi o to, że otwórz romans kobiet, najlepsi przyjaciele. A, to już jest. Pokrewne dusze, narzeczone. Romantyczna eksploracja. Niechlujny, wredny. Nie wiem, dlaczego ona się w nim zakochała, ale jak widać, chyba wszystko sprowadza się do tego, że oni powinni być razem, nie? Weź... gdzieś ja tutaj widziałam, było rozmawiaj o powiększeniu rodziny. Tylko nie wiem, w którym miejscu to było teraz. Dobra, poznaj go jeszcze. I weź przyjazne, głębokie zamyślenie. Może tu to gdzieś widziałam? Tu, o powiększeniu rodziny. Zobaczymy, co on na to nam powie. I chciałabym również o małżeństwie. No dobra, musicie tutaj skończyć troszkę. No, a Kazimierz niech on spada na szaf. Dobra, mamy tutaj o jakiejś z nim... Dobra, bo ja chcę... Ale ja chciałam tylko jego profil podejrzeć. Nic ja mu więcej nie chcę robić. O, otwórz profil. Zakochani chłopak, no nadzwyczajna zgodność charakterów. Jak widać, w naszym przypadku to przeciwieństwa się przyciągają. Dobra, i teraz jeszcze tu przyjazne. Młoda, idź na razie stąd. Pogawędka. O, o, ulubiony kolor. Prosi mnie o radę. No dobra, chwilę poczekamy. Ten lubi fioletowy. Weź tu, zapytaj jeszcze o hobby. Dobra, co wy w ogóle robicie? Ty tutaj stanęłaś, choćbym ja tutaj romansami matki się zajęłam, a trzeba też zaopiekować się powoli dziećmi. Naszą służbę dzisiaj zwolnimy. To nic innego. Weź to, po prostu wyrzuć. Ty możesz, nie możesz, szkoda. Ale chodź. Opróżnij. Bo tutaj śmierdzi już. Ty opróżnisz, a ty... Dlaczego ty drzemiesz? Halo. Wstajemy, idź sobie coś zjedz. Jeszcze te odkurzacze trzeba będzie potem ogarnąć. No, 5000 zarabiamy na naszym chorobowym. Pięknie. Dobrze, tutaj się poznajemy. Ja bym chciała jeszcze... nie to, tylko przyjazne. I chodź jeszcze sobie chwilę w ten. Wyjaw sekret, to bardzo chciałam. Dobrze, ty idź zjedz. Ty zadbaj tu o siebie i ty z miskami tu poogarniaj. Tak jak zje, to się nią zajmiemy. Dobra, myślę, że ślub możemy zrobić w przyszłym odcinku. Tylko tak myślę, że w naszym wieku to już... Ale to pytałaś się o ślub, mam rozumieć, tak? Chyba tak. Na żadną randkę, ciebie już skreśliłam, spadaj. A, dobra, a weź jeszcze chciałam zobaczyć, bo tam pytałaś go, to on się stegował. Nie, nie mam, żeby przepraszać go. Nie mogę przez co cię to myśleć, muszę zobaczyć, czy chcesz ze mną zamieszkać? Tak, no skoro sam się decyduje, ja to biorę, oczywiście. Matko, skąd ty masz tyle zwierząt? Ale wiecie co, to dobrze. To dobrze, bo tutaj zostanie... A nie. Sprzedaj wyposażenie. Czemu nie mogę? No bo ona jest w ciąży, matko. To co ja mam ze zwierzakami zrobić? Ja nie mogę tu zostawić zwierzaka. Właśnie. O, panie, ale się popsuło. To nie możemy się teraz połączyć, jak on ma zwierzęta. A wiecie, kto nie ma zwierząt? Hiacynt. Jemu damy zwierzęta. Dobra, no sorry. Wiesz co, nie obraź się. Mam nadzieję, że się nie pogniewałeś za to, ale idź. My tutaj
Musimy o siebie zadbać. A na kolejny odcinek przygotujemy tak, że zwierzęta pójdą do Hiacynta, a ty będziesz mógł się wprawić, czyli nie muszę sprawdzać testu ciążowego, jesteśmy w ciąży. Super, super, bardzo fajnie. Dobra, tylko teraz tak. Ty nie masz co tu robić, to ty napełnij wszystkie miski. Ty jak już się wzięłaś za sprzątanko, jeszcze gdzie ten przeklęty odkurzacz? Tu. Proszę, wyrzuć śmieci, bo jęczy i na górze też z tego trzeba wyrzucić śmieci. Jaśmina już się ogarnia, tak. No powiem wam, że dzisiaj piękny dzień, zaręczyliśmy się. Jest tak jak chciałyśmy praktycznie. Tutaj co? Oj, tam to troszkę nie wyszło. Gdzie ty idziesz? Ty już chcesz spać? A weź jeszcze skocz sobie tutaj, skorzystaj. Okej. I dopiero możesz iść spać. Dobra, ty tutaj już sprzątasz, ostatnia sprzątanka. Super, Jaśmina, bo wiesz co, rozchodzi się o to, żebyś ty to sprzątnęła, bo dziewczynki nie mogą. A też trzeba się tego pozbyć. A, dobrze, teraz tak. Ciekawe jestem, ile majątku przejmiemy. Tak teraz sobie pomyślałam. Dobra, ty też możesz już iść spać, jest 21. A Jaśmina to posprząta. Może Jaśmina by nakryła do stołu jeszcze. Też niebieskie. A to dziadostwo chyba się psuje. Weź to zamień. Niech przestanie to jęczeć nam. Aha, tutaj jeszcze to posprzątałeś. Dobra. Okej. Okay. Nie, jestem zadowolona naprawdę z tego odcinka. Szkoda, że nie wyszło, że on się do nas... Skąd tu pszczoły tej? Że on się od razu nas przeprowadził. Ja nie wiedziałam, że on ma zwierzaki. Dobra, Jaśmina, wiesz co, śniadanie to ty zjesz sobie jutro, myślę. A na razie już śmigaj spać. To był naprawdę dzień i odcinek pełen emocji. Więc no fajnie wyszło, fajnie. Dobra, kładź się. Mówię, do kolejnego odcinka tutaj przygotuję. Będzie tak, jak powinno być. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym. Tak więc trzymajcie się. No i cześć.